Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w sobotę 11 marca 2023 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to tradycyjnie hasłami dnia, które proponuje nam broszura z Biblią na co dzień. A dziś czytamy słowa wyjęte z Piątej Księgi Mojżeszowej z 11 rozdziału, gdzie w wierszu 26 po 28 czytam. Mojżesz powiedział: oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego. A Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana tak mówi: jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, na progu dnia prosimy o błogosławieństwo dla Twojego słowa w naszym życiu. Amen. Umiłowani w Panu, przyjaciele oglądający telewizję internetową, co musimy czynić? Co ja mam zrobić, abym pewnie, bezpiecznie, bez zbędnych kłopotów i problemów dotarł do celu? I możemy mieć mnóstwo teorii. Możemy mieć różne zapatrywania na dany problem. Co ja mam zrobić? Niektórzy planują wszelkiego rodzaju wycieczki, wszelkiego rodzaju wojaże, także wakacyjne. Między innymi ksiądz biskup już planuje wakacyjny letni wyjazd do Sorkwit i zastanawiamy się także my, jak przygotować się do drogi. Którą drogę wybrać, która będzie najlepszą, najpiękniejszą, a z drugiej strony niejeden pyta, która będzie najbardziej ekonomiczną. Nie inaczej jest także i w moim życiu. Ja też, wybierając się w niejedną drogę, odwiedzając niejedną czy drugą komendę straży pożarnej, jadąc na spotkanie z ludźmi, także niejednokrotnie biorę do ręki pierwszy atlas. Przeglądam, patrzę w mapę i próbuję zrozumieć drogę, którą będę musiał się udać. Potem biorę do ręki komórkę, otwieram stosowną aplikację z nawigacją samochodową, aby przekonać się, czy jest to dobra droga. Ale czas pasyjny to także czas wielkiej zadumy, wielkiej refleksji, wielkiego wejrzenia w siebie i skonfrontowania swojego życia z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Patrzymy na krzyż Golgoty, bo to jest droga zbawienia, to jest droga życia wiecznego. To droga, którą wytyczył Bóg. Co ja mam zrobić, aby pewnie, bezpiecznie tą drogą kroczyć? Jak wspomniałem, ja biorę wcześniej do ręki atlas samochodowy, oglądam drogę, potem odpalam komórkę i patrzę w odpowiednią nawigację, aby móc dotrzeć do celu. I Bóg tak samo dał nam taką nawigację. Tą nawigacją, która będzie kierowała nas pewnie i bezpiecznie do celu. Są Boże przykazania, Boże rozkazy, Boże nakazy. To nie są przykazania, które tylko i wyłącznie zostały na górze Synaj dane ludowi izraelskiemu, kiedy wędrował z okrutnej i strasznej egipskiej niewoli do ziemi obiecanej. Nie, to są przykazania, które cały czas obowiązują, których nikt nigdy nie rozwiązał. Może człowiek je próbował rozwiązywać, może próbował je interpretować, może próbował je dopasowywać do okoliczności, do swojego życia, do swojego zachowania i postępowania. Ale Bóg nic nie zmienił. Jezus Chrystus w czasie swojej ziemskiej wędrówki powiedział, że przyszedł wypełnić zakon. Tak, On go przyszedł wypełnić, a nie rozwiązać. On nie przyszedł rozwiązywać przykazań, ale przykazania są niczym innym, jak tylko i wyłącznie drogowskazem wiodącym do zbawienia, do życia wiecznego. A ten krzyż Golgoty, który stoi tam na tym najważniejszym biblijnym szczycie, przypomina nam, że jeśli zeszliśmy z Bożej drogi, jeśli zapomnieliśmy o Bożych przykazaniach, jak miłuj bliźniego swego jak siebie samego, albo jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, bo mamy mnóstwo bogów, czy też czci ojca swego i matkę swoją, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj. A jeśli to wszystko wdziera się w nasze życie, to jest ten krzyż Golgoty, na którym Jezus przebacza Twoje i moje słabości, Twoje i moje niedociągnięcia, Twoje, moje zapomnienie o Bożym prawie. A jeśli te przykazania nie będą nam obce, to będzie z nas tryskała, emanowała miłość, której apogeum znajdujemy na Golgocie. Chciejmy kroczyć drogą, którą jest Chrystus, drogą pełną przykazań, a nie starych przepisów. One są wciąż żywe i aktualne. Czy są żywymi w Twoim, w moim życiu? Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego sobotniego dnia. Życzę Wam dobrego dnia w przygotowaniach do dnia świątecznego. Niech Pan Bóg wszystkim Wam błogosławi, a strażacy, ileż wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem.